nagrywała, to byś Terezki nie stękał. I no siedziałaby się galantnie w łapce i rzekała. Jak weźmiemy na długu tacy wodzie, to czemu ludzie sami do klasztoru nie poszli? Bo mu się ciołki podobały. Prawda, ciołki mi się podobały. A Roczek z nimi szpasował jak gist. Się o tym nie wiecie. O Jezu! Mamo! Powstała do izby! Hejta, hebaba! Mamo, mamo! Hebaba, hebaba! Hebaba pojechali do jakiegoś najducha, ale pana jej sąsiadką, co by tam za to przyjechała. Co? Tyś nie miała go tak sąsiadkami, no ze hebabą, więc warto szukaj babci. A w Kastroju woda już gorko, coś się zrobić! Co zrobić? Ochłodzić i grzać od nowa. Ciebie to się duch mocny czynią, wiesz co? A jak twoja ślubna rodziła, to szkajdę cię do szynku, prawda? Na tu pada, jak pójdziemy do szynku? Nika nie pójdziemy, a Jonika nie uciekł. I noch nie umiał słuchać, jak twoja matka Wilda cierpi, to już wolą iść do szynku, przeca nie pójdę do chleba. Gotowa, sam może siedzieć. Woda w kastrolu na grzuno? Doła do mnie przyjechała. Do wiarka z kastroli, niż do izby. A wy, mamo, chodźcie, narysujemy. A jak nie chce, no to mu hebaba pomogą. No a potem jeszcze musi typek związać i go użnąć. No i to tam wszystko poszyć. Jak potem tego kiecka. Jak grał. A nauczycielka we szkole badali, co hebaba to jest za ściany. Coś ty to badała? Za ściany, czyli taką polską, zacofaną wieś. Badają, co we drugiej połowie XX wieka porody winie odbierać doktor we szpitalu, a nie jakoś kiej baba w domu. Sama żyjesz jakoś kiej baba w domu, a ja się ciebie pytam, czy nie jest dobrze urodzono. Joja. A ja, bo moje dziecka, my są dobrze urodzeni? No toć. A wszystkich nas odbierała hebaba w domu, a nie jakiś kiej tam doktor we szpitalu, bo poród w domu to jest wielka radość do rodziny, a nie jakiś kiej tam pierdolstwo. Hej, oni są z tą flaszką. W sumie obcy. To mi się podoba. Suszy, suszy, ciał, ciałka, mocór, całko, torba, pyków, szny. Nie mo, pytaj ukradli. Nie robisz, szkoda tego domu. Widzisz, Cera, jak cięciałka pępek urznie, to go zwiąże i zostaje tylko tyle, ileś go mamy, czyli prawie tyle, co nic. I cięciałka moryści stasza pełno pyłków. A kaj! Tak się tylko ludzie śmieją, żeby pokazać, ile ona już dzieci odebrała, bo ona już od 40 lat tutaj po wsiach dzieci odbiera. No to się ludzie śmieją, że tych pępków jest całą potasza. A ona jest jakoś i tak śmieszno, bo jak przyszła do